Bo to jest życie i ja piszę w porywach chwili, jak mi po prostu sumienie coś, głowa coś, serce coś mówi, nasuwa jakiś temat. Ja myślę, że muzyka rap jest, polska muzyka rap i jest w stanie przyjąć się na polskim rynku, ale to po prostu jeszcze zależy od tego, jacy ludzie słuchają tej muzyki i czy naprawdę ją czują, bo ja myślę, że najważniejsze jest to w tej muzyce, że można rozumieć teksty, które są bardzo ważne. Operacja na mocy paktu, mocy płynącej z kontaktu. Kooperacja na mocy paktu, mocy płynącej z kontaktu. Bogucic, na osiedlu Wajdy, na osiedlu, na którym mieszkał Magik, Jajonasz, Butek. To jest jedna z naszych miejscówek, na której żeśmy przysiadywali bardzo często. Ja chodziłem do szkoły z Magikiem. On był starszy ode mnie o kilka klas. Spotkaliśmy się, widywaliśmy się na przerwach. Jakoś przez wspólnych kolegów doszło do znajomości, zaczęliśmy się wymieniać muzyką. No i zakochałem się w muzyce hip-hop. Tutaj na osiedlu, czy to u Magika, czy u mnie, generalnie cały czas żeśmy się spotykali, robiliśmy muzykę, pisaliśmy teksty, rymowaliśmy je do mikrofonu takiego jeszcze z komputera, takiego patyczka. Chodziłem do klasy z Magikiem i z Dabem, w związku z tym właśnie wśród naszej trójki zawiązała się taka właśnie fascynacja tą muzyką, tą kulturą, która na początku też dla nas była jakąś zagadką, bo też jedyne jakby źródło informacji, nie wiem jakie mieliśmy, to była satelita, która została zakupiona przez rodziców Magika w latach 90. na początku. No i to właściwie jest wszystko. Nie było internetu, nie było wzorców żadnych. Nikt starszy, powiedzmy ze starszych ludzi, ze starszej ekipy z Katowic, z różnych środowisk nie kumał tego. Myśmy jakby to zaczęli, więc tak naprawdę to co myśmy robili, to była nasza wizja. M-A-G-I-K kontra hipokryzji, M-A-G-I-K kontra hipokryzji. Słuchajcie kobiety, może nazwiecie to wstydzą. Lubię dobrą telewizję, miałem ten telewizor. Jesteśmy Kaliber 44, ja jestem Mac Magik pierwszy, to jest Gun, to jest Dab, a to jest Joka. Marihuana musi być legalna i my o to walczymy, my jesteśmy rycerzami Marii, a Maria jest naszą matką. Kluczem jakby tutaj w zrozumieniu, dlaczego na Śląsku hip-hop, to jest Kaliber 44, który jakby to zaczął. To był pierwszy rzut taki, który spiorunował cały rynek i nagle wszyscy zaczęli się zastanawiać, czym jest rap. Kaliber właśnie w swojej pasji i w elokwencji, którą zaprezentował z pierwszymi nagraniami, otworzył drogę na tak zwane salony temu gatunkowi i o wiele łatwiej było wszystkim po Kalibrze nagrywać i mówić, że jest się na przykład hip-hopowcem, raperem, tworzy się muzykę hip-hop. Stworzyli muzykę, która po pierwsze była dobrze zrapowana, po drugie miała jakąś taką, no można powiedzieć, trochę taką młodocianą, ale głębiej jednak, w sensie tekstów i tego klimatu, który stworzyli. Wiedzieliśmy, że robimy coś wyjątkowego, wiedzieliśmy, że robimy coś naprawdę dobrego dla wielu ludzi. Był jakiś taki czar wokół tych płyt, że one były oderwane bardzo, bardzo od rzeczywistości, która wtedy no była też dość przełomowa. Staraliśmy zawsze sobie dać jakiś temat, pomysł na kawałki. Nie mówiliśmy tylko o tym, tak, po prostu nas otacza, co nas wkurza i tak dalej, tylko łapaliśmy coś jak jakiś image od razu, że najpierw byliśmy dobrzy, potem byliśmy źli i
tak różnie, próbowaliśmy znaleźć coś, gdzie się czujemy dobrze, że w taki sam sposób trafiliśmy jakoś na psychorap i na mocną zajawkę jaraniem gibbonsów, która się przerodziła w taki styl, jak można sobie usłyszeć na naszej pierwszej płycie. To były lata, wiesz, takiego, kurczę, prawdziwej szkoły dla nas, dlatego że my nagle, wiesz, z chłopaków, którzy chodzą po ulicy w szerokich spodniach, takich, wiesz, kupowanych w sklepie, bo nie było normalnie szerokie spodnie, tylko po prostu za dużych, no nie, staliśmy się kimś, na którzy ludzie zwracają uwagę i proszą nas o autografy, no nie. Jej korzenie sięgają czasów, kiedy robiliśmy pseudo-gangsterski rap. I ogólnie może nie był pseudo-gangsterski, bo my cały czas nie twierdziliśmy, że jesteśmy najlepszymi gangsterami, tylko on był bardziej taki właśnie uliczno-złodziejacko-lumpowski, bardziej taka stylówka. I to był wymyślony jakby bardziej po to, żeby podkreślić to wszystko, taki wielki kaliber. Siadła nam nazwa, spodobała nam się, nie chcieliśmy jej zmieniać później, pomimo że zmieniliśmy sposób patrzenia na rap i na życie i na siebie, jako na wykonawców hip-hopowych. Jeśli chodzi o psychorap, to mam wrażenie, że wymyśliliśmy to wszystko sobie sami, tak jak chcieliśmy, że to był nasz oryginalny styl. To, że był jednocześnie Wu-Tang, nie mówię, że nie miał zupełnie na nas wpływu. Myślę, że to był bardziej podświadomy, to, że słuchaliśmy dużo tej muzyki, to, że nam się podobała, to myślę, że w naturalny sposób wpływała na to, jaki również rap chcemy robić. Ale na pewno nie chcieliśmy kopiować stylu i robić tego samego co oni. Chcieliśmy swój, naszą magię mieć bardziej polską. I to, że mocno się zakręciliśmy gibbonami, a oni to nie wiem, czy byli tak mocno tymi gibbonami zakręceni. Także marzyliśmy o tym od wielu lat, żeby wydać płytę i zawsze dla nas było bardzo ważne, żeby być oryginalnymi. Nie po trupach, nie wymyślaliśmy tego stylu na siłę, bo nie było przeciwko komu go, że tak powiem, wymyślać. To było na tyle mało, że nie można było powiedzieć, że to jest takie, to jest tam takie. W 76 roku wydał się płytę rapową w Polsce jako trzeci bodajże po wzgórzu Apache i Leroyu. Także nie było tu się za bardzo z kim porównywać. I absolutnie, wydaje mi się, że to, co zrobiliśmy, wyszło nam na dobre. Nie rapujemy już w ten sposób, ale zostało to w jakiś sposób zauważone i przez to mieliśmy możliwość robić kolejne rzeczy i być zauważani. Po prostu byliśmy na etapie takim, wiesz, bawienia się słowem, bawienia się tekstem, mniej psychodeli, więcej luzu. Wyjechaliśmy na Mazury, zamknęliśmy się w garażu, załatwiliśmy sobie, pożyczyliśmy sobie sprzęt do nurkowania i nurkowaliśmy całymi dniami w wodzie, wiesz, pływaliśmy w wodzie, oglądaliśmy, wiesz, ławice ryb i wiesz, i wieczorem nagrywaliśmy kawałki na tę drugą płytę. Położyliśmy dużo na to, żeby płyta była lżejsza, nie bardzo lekka, zupełnie o niczym, ale żeby była lżejsza. I odkryliśmy dużą moc w tym, jak można zmienić jedną literkę w słowie i ona znaczy zupełnie co innego. A czasami jak się takie słowo, które jest zmienia jedna literka, postawię pod tego pierwowzoru, to wychodzi już zupełnie śmieszne stwierdzenie. I jeżeli to się mądrze wstawi, nie tylko po to, żeby były rymy i po to, żeby fajna była melodia, tylko żeby miała też jakiś sens, to powstaje kaliber 44-63 dookoła świata. W Katowicach doszło do pewnych konfliktów między nami. Nie nagle, bo to były jakieś takie rzeczy, które trwały od jakiegoś czasu i Piotr go postanowił odejść z zespołu. Dwa ostatnie kawałki, Dziedzina i jeszcze więcej MC. Nie, Dziedzina i DJ Felix były nagrywane już po odejściu Piotrka. No dogadywaliśmy się znakomicie, no, w pewnym momencie się to zmieniło, nie chciałbym tutaj drążyć tematów, z jakiego powodu, bo są to tematy nasze i nieraz bolesne. No ale zmieniło się jego postrzeganie świata, nas i całej naszej współpracy i rozstaliśmy się w sposób dość cichy, nigdy nie doszło między nami do kłótni czy do czegoś. I szkoda, było mi zawsze przykro, zawsze mi będzie go brakowało. Zastanawiałem się długo, czy nagrywać w ogóle płytę jako Kaliber bez Magika. Zdecydowaliśmy się, że będziemy nagrywać następną płytę, ale
było to, wiesz, było to duże jakby wyzwanie, dlatego że my zawsze, wiesz, w trójkę tworzyliśmy pewien skład. Zanim Kaliber nagrał swoją pierwszą płytę, to myśmy zawsze działali w trójkę. Myśmy od cztery lata wcześniej, wiesz, grali, nagrywali, robili kawałki. Mamy chyba ze 2 godziny materiału przed pierwszą płytą w trójkę i zawsze pracowaliśmy w trójkę. Fokusa poznałem w Mikołowie w zamkniętym już miejscu, takim w salonie gier, w którym robiliśmy pierwsze hip-hopowe imprezy tutaj. Potem tutaj też w sumie niedaleko malowaliśmy razem graffiti na basenie, który jest tam 100 metrów stąd. No i połączyła nas przede wszystkim muzyka i rapowanie, od tego jakby się nasza znajomość zaczęła. Podobnie jak to było w przypadku Magika, ale z nim dla odmiany poznałem się w Katowicach w megaklubie, nieistniejącym już starym megaklubie, gdzie zresztą poznawaliśmy się 3 razy, co jest śmieszne. Nie? Widać, po prostu nie był w stanie mnie zakodować, ale po trzecim razie już utkwiłem gdzieś w jego pamięci, w jego świadomości, no i od tego czasu zaczęła się nasza przygoda muzyczna. Założyliśmy zespół jakby Paktofonika, kiedy Kaliber jakby się rozpadł, Magik odszedł, znaczy nie rozpadł, tylko Magik odszedł z Kalibra, więc był jakby wolnym strzelcem. Wpadliśmy na pomysł, że skoro się znamy, skoro w trójkę rapujemy i lubimy to robić, zależy nam na tym, postanowiliśmy założyć skład, wymyślić nazwę Paktofonika. W pewnym czasie, kiedy już mieliśmy jakiegoś singla nagranego, w jakiś sposób pocztą pantoflową zaczęło się robić o nas głośno. Dotarło to do niektórych ludzi, którzy się szybko u nas pojawili i zaproponowali nam wydanie płyty. Po wydaniu płyty stała się tragedia. Chłopak z naszego zespołu Magik popełnił samobójstwo. Mieliśmy bardzo duże dylematy, co zrobić dalej. Były nawet, rozważaliśmy z Fokusem zakończenie w ogóle definitywnie kariery. Nie wiedzieliśmy, co zrobić dalej, żeby było ok. Jak postąpić, żeby w świetle tego, co się wydarzyło, się odnaleźć. No, były to naprawdę, no, dla nas, 20-parolatków, to były naprawdę duże problemy. Tym bardziej narastającej fali tej popularności, która uderzała już o szybę, za którą staliśmy. Magik miał absolutną obsesję na punkcie tego, żeby właśnie jego teksty były dopracowane, żeby były jak najbardziej wyrażające jego myśli, jego uczucia. I wydaje mi się, że to procentuje. No, było to po prostu robione z ogromną pasją, z dużym talentem. No, nie ukrywajmy, tutaj to też miało na pewno swoje znaczenie. Magik miał zdolność postrzegania świata, zupełnie miał wrażliwość wyjątkową. Pisał teksty bardzo szybko. W początkowych fazach, kiedy zaczynaliśmy, to pisał po prostu ogromne ilości tekstów. Na jego 20 ja pisałem jeden. Także on nas wręcz co parę dni zasypywał nowymi rzeczami. To wszystko siedziało w jego głowie. Także on w ogóle się nie zmuszał. On miał coś, co Mojżesz nazywa iskrą Bożą. Miał po prostu talent. Mam wrażenie, że on nie robił niczego pod publikę, ale on jakby doskonale, empatycznie rozumiał potrzeby swoich słuchaczy. Nie? On wiedział, że robiąc taką zwrotkę, to wszyscy to skumają, wszyscy to zrozumieją i będą chcieli tego słuchać. Jak to robił? Ciężko mi odpowiedzieć. To właśnie jego magia. Magik był ewidentnie jednym z najbardziej utalentowanych raperów w historii polskiego hip-hopu. Był wyjątkową postacią. Ewidentnie jego teksty, jeżeli się je weźmie, przeczyta, już nie mówię o samym odsłuchaniu, bo to jest już zupełnie inna płaszczyzna, słuchanie tekstów Magika, ale tak samo czytanie ich. To jest współczesna poezja i to taka całkiem niezła. Wysłuchanie w jego wydaniu jakiegoś kawałka, jakiejś zwrotki, co często zwykł robić, nawet a cappella, to było dla mnie po prostu jak rzucenie na mnie zaklęcia, zarazem otrzymaniem takiego kopniaka w tyłek. I to powodowało, że chciałem już iść do domu, po prostu robić coś. Nauczył nas pewnego rodzaju takiej chęci stawiania na swoim i takiej niezależności artystycznej, nie? Że
jeżeli chcemy o czymś napisać, to musimy napisać, że wiesz, on miał tak, on czasem mówił, że jeżeli ja piszę tekst, to muszę go napisać tak, żebym pod każdym zdaniem mógł się podpisać, że to ja przemawiam, nie? Magik zawsze dla mnie był natchnieniem, zawsze był kimś takim po prostu, wiesz, ważnym człowiekiem, który miał najwięcej pomysłów i pomysłów najczęściej bardzo dobrych. I dlatego w momencie, kiedy go zabrakło w naszym składzie, to ewidentnie ja to odczułem. Jedną pierdolną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne, proszę puść to na antenie. Powiem ci, że to fakt, powierz mi, że to obciach. Pierdolę cię i tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem, uświadom to sobie. Słyszy słowa, od których was jeży się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany, przejebany. Potencjał niewyczerpany, chyba w DNA on był mi dany. Czekaj, fokus, strach, jeszcze oszaleją wszystkie pisty, gdy poznają mój urok osobisty, duszę artysty. To jaki jestem skromny i bystry, szczery do bólu, że aż przezroczysty. I wiesz co mnie boli? Że głowa się pierdoli, zakłócony pokój ludziom dobrej woli. Tak, jestem Bogiem, uświadom to sobie sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie sobie. Poczytalne zaczyny, swe odpowiedzialne, jak ty nieprzemakalny. Będzie tu jak Halle, wyprzedza świat realny, nawiedza wirtualny. System binarny, materiał łatwopalny, da przepływ momentalny. Energię cios werbalny, kandydat potencjalny na festyw teatralny. Zaznajesz szoku w 2000 roku zatrwamy. Pora na elaborat eksperymentalny, sposób niekonwencjonalny. Głoszę treści, słuchaj proszę, trafiam cię. Wiedzę niepewności zboże, nastroszę się. O, unoszę się. Ej, idealny obraz jak krajobraz tropikalny. Monstrualny krach, krach nieprzewidywalny. Ja o, o, świadom to sobie, sobie. Ty Tylko Ja o, o. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź sobie. Widzę więcej, wiem więcej, tak to jest mniej więcej. Uczę się sztuki życia, hip-hop to mój sensem. I rzucam tym, a to jak kauczuk. Czysta technika, żadnego fałszu. Niuanse, sensacyjne seanse. Bez sensie, sens jest jedynym awansem. Balansem w naturze, równowagi, korekta. Unos na specjalnych efektach. Jestem oka na kartki biel. A NBL, OKJBL. Lekko jak hel, napełniam trwogą. Zapewniam jak wrogą kontakt z podłogą. Z mogą zgodną chęć do równania z tym ogą. Ogrom pewka podąża swą drogą. Przysięgam na ogon, uwierzyć przez tekst. A poszujesz jeszcze od tych lepszych resztę. Ja o, świadom to zrobię sobie. Ty Tylko Ja U świadom to sobie. Ty Tylko Ja U świadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem. Tylko witam serdecznie wszystkich tutaj. I bardzo dziękuję. To nie ja powinienem tutaj dziękować, tylko ten, który nas, no niestety, opuścił. I po prostu w imieniu jego i tu całej naszej rodziny chciałbym wszystkim podziękować, bo właśnie dzięki wam, tu zebranym i nie tylko zebranym, bo nie wszyscy tu mogli być, Paktofonika po prostu zaistniała tak na rynku hip-hopu w Polsce i nie tylko w Polsce. I serdecznie bardzo wszystkim dziękuję.
chciałbym tu na zakończenie nadmienić słowa, które mój syn skreślił jako ostatnie i zwrócił się do kolegów swojego zespołu. I powiedział tak, i ja dzisiaj też do was mówię. Nie poddawajcie się, walczcie. I też dla was, młodych ludzi, którzy teraz żyjecie w trudnych warunkach, nie poddawajcie się, walczcie. Na tym kończy się nasza wspólna podróż. Faktofoniki w tym momencie już nie ma. Dobranoc.